Tak, trochę tak. Wiedzy spodziewałem się po jeździe Roberta Lamberta i Patryka Dudka. Myślałem, że będzie trudniej po prostu. Znaczy inaczej, pierwsza seria mnie nie zaskoczyła. Spodziewałem się mocnego uderzenia z naszej strony. Natomiast wydawało mi się, że w drugiej i trzeciej serii goście zaczną przekładać się i będą trudniejsi do pokonania. No cóż, no, z pewnością bardzo słaby występ całego zespołu. Prócz Emila nie mieliśmy tak naprawdę żadnych armat, żeby obronić się przed drużyną z Lublina. Drużyna kompletna, bardzo dobrze dopasowana do warunków torowych. Tor naprawdę doskonały, jeśli chodzi o moje wspomnienie z roku ubiegłego tutaj z zawodów. Także no cóż, same pozytywy w Lublinie, u nas niestety bardzo, bardzo słaby występ naszego zespołu. To ściganie było podobne do tego sprzed tygodnia, tylko tym razem my wystąpiliśmy w roli gruziądza, a zawodnicy z Torunia nie potrafili się dopasować do toru, poza dwójką przed Pełski Sajfudinow, tak jak tydzień temu dwójka z Marzlik i Cierniak, prawda, punktowała. Więc dzisiaj mówię, podobnie było jak wtedy, tylko tym razem na naszą korzyść. Tamten tor w zeszłym roku, z tych dwóch meczów, które mieliśmy przyjemność tu odjechać, to tor, który się po prostu rozsypywał po tam, nie wiem, piątym czy siódmym wyścigu. A tutaj on dotrwał do końca i z tego, co słyszałem, to po raz pierwszy był tak przygotowany, jak chcieli organizatorzy, z uwagi na to, że gdzieś tam wcześniej były problemy czy z Pallandeką, czy z pogodą, czy z innymi warunkami. Bardzo dobrze. Zrobił ważne punkty, pokonał tych zawodników, z którymi miał wygrać. Widać było, że nie ma obaw przed zawodnikami z głośnymi nazwiskami, jedzie swoje i nie ma problemu. Także myślę, że zdał egzamin. Na pewno to było dla niego jakieś tam przeżycie, bo to jednak Ekstraliga, to nie U24. To są trudne pojedynki, ale pojechał bardzo dobrze i ja jestem bardzo zadowolony z jego postawy.